Wśród pięciu nowych zakażeń odnotowanych w piątek w Podlaskiem znalazły się dwie mieszkanki naszego miasta. Tym razem testy potwierdziły obecność koronawirusa u starszej kobiety i pani w sile wieku. Obie kobiety nie wymagają na tę chwilę hospitalizacji. Od początku pandemii w obszarze działalności suwalskiego sanepidu wykonano niespełna 2100 testów. Na terenie miasta i powiatu ziemskiego potwierdziły one łącznie 40 zakażeń. Podane przez sanepid dane wskazują, że do zdrowia powróciło już 28 osób, 12 zaś pozostaje czynnie zakażonych. Z tej dwunastki 8 to mieszkańcy miasta. W Suwałkach nadal są osoby objęte kwarantanną. Jest ich 69, w powiecie 17. 4 osoby spośród zakażonych przebywają w szpitalu. Na codziennie wydłużającej się liście zgonów, liczącej na dziś 2018 osób, nie ma na szczęście ani jednego przypadku z naszego terenu. Ogółem w kraju do tej pory odnotowano 65 480 zakażeń.